Juko. Witajcie. W czym mogę... Jestem zaskoczony, widząc, że naszą kelnerką jest właśnie Juko. Rzeczywiście wygląda dobrze w swoim uniformie. W swoim ubiorze pracowniczym. No dobra, Jezu, no. Ciężko uwierzyć, że jest to ta sama... O, jest Jazzik swoją drogą, który mi się podobał w wątku Hanako. Trudno uwierzyć, że jest to ta sama bibliotekarka z naszej szkoły. Czy pracuje na dwa etaty? No, tak musi być właśnie. To wy! Juko wydaje się znać Emi. Emi uśmiecha się promieniście i... promieniście szczęśliwa, że zapamiętano ją. Cześć, Juko! Cześć, Juko. Nie wiedziałem, że pracujesz tutaj. Czy my się znamy? Wydajesz się być znajomy, ale nie sądzę, że widziałam cię tu kiedykolwiek wcześniej. Spotkaliśmy się w twojej drugiej pracy, w bibliotece w Yamaku. Pamiętasz? Jej oczy zwężają się, wspominając. Tak, właśnie tak. Miło cię znowu widzieć. O nie, to niedobrze. Powinnam była pamiętać się, twarz klienta. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Juko przechodzi od świadomości do paniki w ułamku sekundy, wykonując serię szybkich ukłonów. Ledwo udaje mi się uniknąć zderzenia głową w procesie. Hej, spokój się. Słuchaj, nie byłem klientem, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy. W zasadzie to nigdy nie byłem wcześniej w Szanghaju, więc to naprawdę w porządku. Nie najlepszy pokaz logiki, ale wydaje się ją to uspokajać odrobinę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie, z pewnością. Jestem pewny. To czy nie tak, dziewczyny? Emi obserwowała ten delikatny dramat rozwijający się z dużymi ilościami rozbawienia. Tak, właśnie tak! No dobrze. Więc Juko, jest miejsce dla nas? Juko przytakuje i prowadzi nas do stołu w rogu, dając nam małe ręczniki, zanim przyjmuje nasze zamówienie. To co weźmiecie? Ciasto! I trochę herbaty też, jak sądzę. Jaki rodzaj ciasta? Zaskocz mnie! Juko wygląda niekomfortowo w perspektywie myśli zaskakiwania kogokolwiek, ale przytakuje i odwraca się do Rin. A dla ciebie? Wezmę słomkę. Moje stopy są całe mokre. Przepraszam. Słomka do picia. Jedną poproszę. Juko, wyraźnie niepewna w temacie tego, co o tym myśleć, bawi się swoim długopisem i... kurde... Jezu, no... Jest kartka, jest decha! Słówka, to są zawsze słówka. Bawi się swoim długopisem i notatnikiem przez chwilę, wyglądając jakby miała się popłakać przed odwróceniem się w moim kierunku. A dla ciebie, proszę pana? Tylko herbatę, tak myślę. Emi prawdopodobnie nakrzyczałaby na mnie, gdybym zamówił ciasto. O, no weź Isa! Nie pozwól, żebym tylko ja brała jedzenie! Poczujesz się jak świnia! Po prostu staram się jeść zdrowo. Twoje rozkazy w końcu. No, to dziś jest twój dzień wolny. Możesz być zdrowy jutro. No to, jak sądzę, to ja też wezmę trochę ciasta.
Yuko wydaje się odrobinę poirytowana, że zmieniam swoje myśli, że zmieniam swoje zdanie. Jaki rodzaj? Spoglądam na Emi i uśmiecham się. Zaskocz mnie. Yuko wzdycha i przytakuje. No, biedna Yuko. No jak można tak traktować taką fajną neurotyczną bibliotekarkę? No dobrze. Wasze zamówienia za moment będą. Pomimo tłoku nasze zamówienia rzeczywiście pojawiają się szybko. Dzięki, Yuko. Yuko przytakuje z wdzięcznością. To inny chłopak niż zwykle, prawda? Co? Inny chłopak? Emi musiała zauważyć moje zdziwienie, zanim ponieważ Jona wygląda na odrobinę zawstydzoną. Co? Tak! Rzeczywiście! To mój przyjaciel, Hisao! Spotkaliśmy się. Oj, nie ten głos. Mały świat. No to powiedzcie mi, jeśli będziecie potrzebowali czegoś jeszcze. Z tym Yuko wyrusza niczym strzelba, aby zająć się innymi stolikami, pozostawiając mnie, abym zastanowił się nad jej komentarzem. Inny chłopak. No to w końcu ma jakiś sens, prawda? Emi jest dość popularna, czy tak mi mówiono. Prawdopodobnie dzieciak z zespołu biegaczy. To głupie. Po prostu mogę zapytać Emi. Więc kim jest ten drugi chłopak, co? Masz jakiegoś tajnego kochanka, czy coś w tym stylu? Emi śmieje się znowu, tylko że tym razem mam wrażenie, że ze zdenerwowania... mam wrażenie, że w równej mierze ze zdenerwowania, jak i z jakiegoś innego powodu. To tylko kapitan drużyny biegaczy. Lubię tutaj przychodzić czasami po ćwiczeniach. Więc jeśli mamy coś do omówienia, to zabieram się z nim. Brzmi wielce podejrzliwie dla mnie. Aha, rozumiem. Mógłbym zostawić sprawę, ale nie mogę się powstrzymać przed jeszcze jedną wrzutą. Więc to rzeczywiście jest tajny kochanek. Wiedziałem. Rin obserwuje, jak się bawimy, wydając się lekko rozbawioną, zanim mamroczym coś, czego nie udało mi się złapać. W każdym razie... Co? Rin wyrywa się z czegokolwiek, co było... na jej myślach. Co powiedziałaś? Nie, przed tym. Nie mam pojęcia. No trudno. Dobra. Pozwalam sprawę umknąć, ale nie mogę nie zauważyć, że Emi wydaje się uspokojona, wydaje się wdzięczna, że Rin przerwała rozmowę. Może rzeczywiście poszedłem trochę za daleko. Rozmowa zamiera na chwilę, kiedy Emi i ja zajmujemy się ciastem. Moje jest truskawkowe i zaskakująco dobre. Emi również wydaje się tak myśleć, więc nagle sięga do mnie swoim widelcem i podkrada mi kawałek. Takie rzeczy. Złodziejka. Pirat! To różnica? Nie jesteśmy przecież na morzu. No nie! Ale jest dużo wody na zewnątrz, więc to mimo wszystko działa, prawda? Poza tym, możesz wziąć też trochę mojego. Jest żurawinowy czy coś w tym stylu? Powinnam była poprosić o truskawkowe. Lubię truskawki. No to nie krępuj się zjeść mojego, jeśli naprawdę musisz. Z jakiegoś powodu czułem się w obowiązku dodać. Widząc, skoro już raz to zrobiłaś i w ogóle...
Emi pokazuje mi język, ale nie powstrzymuje to jej przed przejęciem mojego ciasta. Ja próbuję też jej ciasto. Jest malinowe i dość dobre. Deszcz się skończył. A wygląda na to, że Rin ma rację. A też dobre wyczucie momentu. Skończyłem już jeść i wygląda na to, że Emi też. No to powinniśmy się pośpieszyć, zanim zacznie znowu padać. Zajmuje nam parę chwil zwrócenie uwagi Yuko, ale płacimy i dość szybko wychodzimy. Więc czy chcesz wrócić do parku? Moje usta prawie praktycznie opadają. Żartujesz? Prawdopodobnie znowu zacznie padać. W zasadzie to poczułem już trochę kropel deszczu. Możesz mieć rację. No dobra. Dam ci spokój ten raz, ale wisisz mi piknik w tym. Ale wisisz mi teraz piknik, rozumiesz? Nie wiem, czy mówi do mnie, Dorin, czy obojga z nas. Dobra. To jest wina formy gramatycznej. U nich you funkcjonuje zarówno jako ty, jak i wy, więc, że tak powiem, trzeba więcej kontekstu zwykle, zanim się ogarnie takie rzeczy. Dobra. Teraz pośpiesz się! Chciałem zrobić trochę okrążeń na boisku i byłoby miło bez deszczu. Myślałem, że dziś masz wolne. No... Emi wydaje się niechętna, aby się tłumaczyć. Potrzebuję ćwiczyć. I muszę spalić też to ciasto. Dlaczego mam wrażenie, że coś zostawia? Jesteś pewna? To nie było aż tyle ciasta. Nie, to nie było aż tyle ciasta dla ciebie! Ja zjadłam go większość! No, w zasadzie to ma rację. Mimo to jednak czuję, że powinienem przynajmniej zaoferować, żebym pobiegał z nią. No oczywiście, że kurda zaoferuję, że z nią pobiegam. Jak mógłbym nie, w końcu ją podrywam, nie? Hej, pobiegam z tobą. Równie dobrze mogę, prawda? Emi potrząsa głową empatycznie, czyli żwawo. No dobra. Prawie pomyliłem z empatycznie. Nie pobiegasz, Hisao? Odpoczynek jest niezbędny dla ciebie, pamiętasz? Nie pozwolą ci, abyś popychał siebie za mocno. Jest lepsza w dawaniu rad niż przyjmowaniu ich. No, cokolwiek tylko powiesz, Emi. Jak sądzę, najlepiej jest nie naciskać. Kiedy zbliżamy się do dziewczęcego dormitorium, ponownie zaczyna padać. Wyraz twarzy Emi delikatnie się marszczy. O, no... Głupi deszcz! Hej, niedługo się skończy. Wtedy możesz pójść pobiegać, prawda? Emi robi... Zawsze to będę tak tłumaczył. Wydając się rozbawioną. Nie biegać w deszczu! No, nie powinnaś. Możesz się przeziębić. Emi macha głową... co ja gadam? Macha ręką w powietrzu. Ridiculous. Bez sensu! Ja się nie przeziębiam! Mój system immunologiczny jest zdecydowanie za mocny na coś takiego! Nie mogę się nie zaśmiać. No to do zobaczenia jutro, więc, dobra? Tak! Dzięki, że przyszedłeś! A i za niesienie kosza z piknikowego! Przyniosłem go na obiad jutro! Możemy zjeść nasz piknik na dachu! Brzmi dobrze. To do zobaczenia! Emi łapie kosz ode mnie i przebija się przez drzwi. Rin przytakuje mi, w połowie przytakuje mi i również wchodzi do środka. Cholera, mokro tu na zewnątrz. Muszę wrócić do swojego pokoju i przebrać się w suche ubrania. Jestem przed swoimi drzwiami, ale nagle jestem przechwycony przez nagłe pojawienie się Kenjiego, który wydaje się nosić kubkę książek. Hej chłopie, pomóż mi odrobinę, dobra? He?
Książki są bezceremonialnie wrzucone w moje ramienia, w moje ramiona, kiedy Kenji męczy się z kluczem do swojego pokoju. Dzięki, ratujesz życie. Gdyby nie było cię to w pobliżu, musiałbym trzymać drzwi zamknięte, a to proszenie się o kłopoty. Perfekcyjna okazja na przygotowanie zasadzki, czy może umieszczenie bomby, jeśli nie chcą zbyt mocno zabrudzić swoich rąk. Prawdopodobnie nie. Boją się, że złamią paznokieć czy coś w tym stylu, jeśli będą musiały mnie dźgnąć. Kobiety. Mój umysł zastanawia się nad przetrawieniem słowotoku, który właśnie został wyzwolony, ale zdecyduje się jednak pozostać komfortowo w ciemności. W każdym razie, gdzie byłeś, chłopie? Potrzebowałem pomocy nieść te wszystkie rzeczy z biblioteki. Pukałem do twoich drzwi, ale nie było ciebie. A, przepraszam. No, w zasadzie to nie. Wydajesz się myśleć, że jestem jakiegoś rodzaju osłem na towar. Byłem na zewnątrz z Emi i Rin. Kenji cofa się w szoku. Wygląda na to, jak gdybym właśnie zastrzelił jego psa. Gdyby miał psa. Znowu panie bez kończyn? Co robiliście tym razem? No, poszliśmy do Szanghaju. Nagły okrzyk desperacji przerywa mi. W Szanghaju? Dlaczego w Szanghaju? Nie, chłopie. Nie możesz iść do cholernego Szanghaju. To najgroźniejsze miejsce w całym mieście. Prawdziwa... Kurde, Stronghold. Prawdziwy bunkier ich najlepszych agentów. Wiem! Spotkałem je. Nie powstrzyma ich nic, Nie powstrzyma ich nic, abyś rozluźnił się w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, a wtedy bach! Uderza drzwi, aby wzmocnić wypowiedź. Nie ma portfela! Pas? Czyli bilet miesięczny, powiedzmy. Bilet miesięczny? Nie ma! Tożsamości? Kurwa nie ma, chłopie! Obiecaj mi, że już więcej tam nie pójdziesz! Wydaje się być tak mocno przeciwko idei Szanghaju, że mam ochotę skłamać odrobinę, aby tylko wejść do swojego pokoju. Pewnie nie pójdę tam więcej. Czy przynajmniej nigdy więcej ci nie powiem, że tam byłem. Wydaje się to uspokajać mojego uokularnionego towarzysza. Dobrze. Przepraszam, że naszedłem tak silnie, ale zbyt dobrze znam zagrożenie, aby pozwolić ci wejść do paszczy lwa ponownie. Już raz wyszedłeś stamtąd żywy, ale dwa razy to naprawdę ryzyko. No, muszę się przebrać i zrobić pracę domową, więc do zobaczenia później. A, pewnie. Nieważne. Nagle przypominam sobie, że nadal trzymam jego książki. Powinieneś je wziąć. Moją uwagę zwraca jeden z tytułów. Coś o kryptografii. Naprawdę, Kenji? Co za dziwak. Kenji łapie swój cenny towar ode mnie i znika w swoich drzwiach. Otwieram swoje własne drzwi i wchodzę, wdzięczny za możliwość zdjęcia mokrych ubrań. Deszcz na zewnątrz ponownie rozpada się i mam nadzieję, że Emi nie biega w taką pogodę. Wydaje się być tak kompletnie poświęcona w temacie robienia tych biegów sama. Nie mogę przestać się zastanawiać w temacie tego, czy jej noga nadal ją dręczy.
Staram się sobie przypomnieć, czy widziałem limping. Czy kurde kuśtykała, no dobra. Niech będzie. Staram się sobie przypomnieć, czy widziałem, żeby kuśtykała dzisiaj w ogóle, ale nie mogę. Jak sądzę, zbyt mocno cieszyłem się dniem, nawet jeśli padało. I kiedy wracam myślą do wydarzeń dzisiejszego dnia, nadal skupiam się na swojej partnerce do biegania. Jej kompletna odmowa, aby pozwolić deszczowi zepsuć jej plany, była naprawdę urocza. Ale było tam coś jeszcze. Pewnego rodzaju niepowstrzymywalne nastawienie, jeśli chodzi o cieszenie się dniem tak, jak przychodzi. No, naprawdę podoba mi się ta cecha. Może też powinienem zacząć postępować w taki sposób. No dobra, ten odcinek był długi i mam przeczucie, że rozbiję go na dwa, bo troszkę mi się zaczytało. Poczekajmy, aż budzik zbudzi Kisao. No i dobra, tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.